Ja wynotowałem sobie kilka punktów podczas gdy przedstawiał Pan sprawozdanie, plus jeszcze na końcu ten komentarz. Chciałem się odnieść właśnie do tej ostatniej sprawy, czyli połączenia, czy próby przygotowywania połączenia domu pomocy. Panie starosto, Pan sam jest trochę zakładnikiem tych własnych decyzji, bo gdyby Pan trzymał się procedury i najpierw zadał pytanie Radzie, nie wiem, może doszłoby do jakiejś dyskusji, macie większość, być może zostałoby to przegłosowane i właściwie temat z naszego punktu widzenia osób, które być może są przeciwne, choć nie do końca, bo nie wiemy dzisiaj o czym my w ogóle rozmawiamy. Tematu by nie było, więc sam Pan to wywołał. Ja nie rozumiem, jak może Pan brać do siebie, na końcu jest jakieś uwagi. Jest Pan menadżerem. My w większości tutaj zagłosowaliśmy za Panem, wynajęliśmy Pana do końca roku 2014 i ja rozumiem tak jak w przedsiębiorstwie, pełni Pan funkcję zarządzającego, więc nie ma tu mowy o jakimś obrażaniu się, o czymkolwiek takim, bo naprawdę no, dla mnie to jest trochę dziwne, powiem szczerze. Ktoś, kto nigdy nie pracował, a nie wiem, czy Pan starosta pracował kiedyś, miał okazję pracować na wolnym rynku, tak jak ja chociażby mam okazję robić to od kilku lat, nie, zdaje się, że nie wie, co to są koszty. No bo mówi Pan, że najpierw Pan przygotuje nam jakieś propozycje, przeprowadzi analizy ekonomiczne i inne rzeczy, a później dopiero jak Rada zadecyduje, coś będzie. Po to ustawodawca przewidział to w taki sposób, żeby najpierw Radę o kierunku poinformować, Rada ten kierunek zatwierdza i wtedy proszę bardzo. Wtedy, jeżeli byłaby ta zgoda, można przeprowadzić jakieś konkretne analizy, wydać pieniądze, przedstawić warianty i wtedy jeszcze raz niech ta Rada się zbierze i zadecyduje. Przecież my tą dyskusję na temat braku rentowności Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie prowadzimy od 4 lat. To nie jest tak, że to, no akurat ja jestem na tym 4 lata. To nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni zmianom. To nie o to chodzi. Tu chodzi o tą procedurę. No, nie wiem, jak to można inaczej wydać, panie starosto. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Albert Kołodziejski. Dziękuję panu Jarosławowi Dorobek.